Fredka jest wspaniałym towarzyszem człowieka. Ma również swój charakterek. Decydując się na przygarnięcie bądź zakup takiego towarzysza, trzeba mieć pewność, że jest się niesamowicie cierpliwą osobą. A to wszystko ze względu na to, że jest to bardzo ruchliwe i ciekawe świata stworzenie. W bardzo skrajnym tego słowa znaczeniu. Dobrze nam znana fretka domowa jest oswojoną formą dzikiego tchórza zwyczajnego, ewentualnie stepowego. Jest również bliskim krewnym wydry, łasicy, kuny, borsuka, a nawet i skunksa. Udomowienie fretek miało miejsce około 2000 lat temu, natomiast ich kariera zaczęła się tak naprawdę pod koniec schyłku ubiegłego, czyli XX wieku. Obecnie cieszą się dużą popularnością i tak naprawdę nic w tym dziwnego, ponieważ są to bardzo ciekawskie, wesołe i pozytywne stworzenia. No i nie ma się co dziwić. Obecnie, zaraz po psach i kotach, są to najczęściej przetrzymywane zwierzęta w charakterze pupila domowego. Ostatnie lata pokazują ciągły wzrost zainteresowania tymi jakże egzotycznymi zwierzętami. Niestety moda na fretki, a co za tym idzie i zakup, najczęściej jest nieprzemyślanym impulsem, chęcią na posiadanie zwierzęcia egzotycznego, którym można zaskoczyć wiele osób, a nawet i znajomych. Niestety najczęściej nie jest to najrozsądniejsze przemyślenie. Fretki urzekają przede wszystkim swoimi ogromnymi oczyskami, którymi spoglądają zaciekawieniem na świat oraz spontaniczną dziecięcą żywiołowością, okazywaną jakby na pokaz i bez wysiłku. Osoby, które decydują się na zakup fretki, często kupują je bez namysłu i bez posiadania najmniejszej wiedzy o tym gatunku. Kiedyś tchórzo fretki kojarzyły się dość mocno jednoznacznie, przede wszystkim z zakupem zwierzęcia na futro. Obecnie można spotkać się z zupełnie innym stwierdzeniem. Wiele ludzi pojmuje je jako gryzonie, porównuje do szczurów albo szynszyli. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Fretka to tak naprawdę drapieżny mięsożerca, który posiada bardzo ostre kły i silne szczęki. A co za tym idzie? Może mocno podrapać, zranić, ugryźć, no i niestety rany potrafią być bardzo duże. Niestety, często pogryzienia są ze względu na samoobronę albo ze strachu. Często też bez przyczyny, bądź podczas zabawy w faworze swojego szalonego, entuzjastycznego charakteru. Przed zakupem tego wspaniałego pupila trzeba zastanowić się jednak nawet i 10 razy. Musimy być bardzo świadomi przede wszystkim zapachu, który jest na tyle intensywny, że rozchodzi się po całym domu. Nasze meble, ubrania, tapety będą posiadały zapach fretki, który odpycha niejednego człowieka i jest ciężki do usunięcia. Fretki wydzielają bardzo intensywny zapach i przeszkadza on wielu właścicielom. Zastanówcie się naprawdę przed zakupem tego zwierzaka, by nie musiały one ponownie szukać nowego domu. Jeżeli już zdecydujecie się na zakup fretki, pamiętajcie, że jest ona również żywym stworzeniem, czuje i musi również mocno się wybiegać i nie może siedzieć całymi dniami zamknięta w klatce. Fretki mają to do siebie, że bez problemu i z wielką chęcią wczołgują się do wszelkiego rodzaju otworów. Przeciskają się przez różne szczeliny i tym sposobem przez to mogą zagrozić nie tyle swojemu zdrowiu, co nawet i życiu. Dlatego jeżeli chcecie hodować te zwierzęta w domu, powinniście przede wszystkim zasłonić i zabezpieczyć wszelkiego rodzaju otwory, szczególnie w okolicach sprzętu AGD i RTV, tam gdzie są przewody elektryczne. Fretki lubią otwierać zarówno szafki, jak i szuflady, więc jeżeli macie w nich dostęp do preparatów chemicznych, to też należy zabezpieczyć, żeby fretki nie rozgryzły jakichś opakowań i przypadkiem czegoś nie zjadły. Pamiętajcie, by przede wszystkim stawiać na ochronę waszych fretek. Drzwi do toalety powinny być zamknięte. Jeżeli już fretki wiecie, że lubią wchodzić do waszej toalety, moi drodzy, zamykajcie pokrywę muszli toaletowej. Jeżeli wasza fretka już tam wpadnie, raczej nie będzie miała możliwości się wydostać. To samo jest z wiadrami. Też raczej należy unikać, by wpadły one do wody. Fretki również bardzo lubią zieleń. Niestety kwiatki mogą stać się ogromnym obiektem ich zainteresowań. I co za tym idzie, mogą często kwiatki wykopywać, a nawet i zjeść. No i przez to również niestety mogą się otruć. Trzy światy z tymi zwierzątkami. Jak sami widzicie, o fretkach, albo nawet ich zachowaniu, można by mówić w nieskończoność. Choć te zwierzątka naprawdę mogą się wydawać bardzo sympatyczne, w rzeczywistości okazuje się, iż pozory naprawdę mogą mylić. Niestety fretki to bardzo charakterystyczne zwierzęta pod kątem upodobań i szkód, jakie mogą wyrządzić. Niszczą niestety wszystko, co wpadnie im pod łapki i przy tym stwarzają zagrożenie dla własnego zdrowia i życia. Kolejnym aspektem przemawiającym za tym, że powinniśmy się wiele razy zastanowić, zanim kupimy fretki, oprócz tego, że jest to drapieżnik mięsożerny, jest to nadal zwierzę bardziej dzikie niż udomowione. Nie mam na myśli okiełznania tutaj ich natury, ponieważ większość fretek, jak sami widzicie, jest bardzo przyjacielskich, łagodnych i są to naprawdę przytulasy, natomiast nie do końca ich fizjonomia ewoluowała do tego, by żyć w zamkniętym pomieszczeniu. Gdzie ty uciekasz? Fretki bardzo męczą się w małych pomieszczeniach. Bardzo smutnieją również bez przebywania w obecności innych osobników swojego gatunku. Bardzo słabo tolerują komercyjne jedzenie, czyli takie wysokowęglowodanowe, ale do jedzenia przejdziemy jeszcze później.
Frytki bardzo źle tolerują również sztuczne światło. Źle znoszą również wysokie temperatury w okresie zimowym. Czyli mowa tutaj o odkręcaniu naszych pokręteł na grzejnikach. Przedstawione informacje oczywiście nie oznaczają, że nasza fretka zdechnie bądź zachoruje, ale będzie oczywiście to miało negatywny wpływ na jej najbliższe zachowanie. A uwierzcie mi, tak naprawdę mało który weterynarz będzie potrafił zdiagnozować problemy u tych zwierzątek. No bo sami zobaczcie, w większości wypadków, jeżeli chcemy sobie zaszczepić fretkę, no to weterynarze posiadają albo szczepionki dla psów, albo dla kotów. Nawet jeżeli chcielibyśmy tutaj takiemu słodziakowi pobrać próbkę krwi do analizy, no... Te łapki, żeby się tutaj wkuwać, to jest duży problem. Również z podawaniem leków. Tak naprawdę w większości chorób, które leczymy, no to jest łagodzenie skutków, a nie leczenie choroby. Frytki śpią mniej więcej od 14 do 18 godzin dziennie, co oznacza, że są zwierzętami zmierzchowymi. Aktywne są zarówno w godzinach zmierzchu, jak i świtu i są to zwierzęta bardzo towarzyskie. I jak doskonale w tym przypadku widzicie, lubią przebywać w grupach. Uwielbiają bardzo kopać i tym samym mieszkać w zamkniętych pomieszczeniach. Frytki bardzo podobnie do skunksów posiadają również gruczoły zapachowe, z których wydzielają właśnie ten nieprzyjemny zapach. I jest to zazwyczaj efektem albo zaskoczenia, albo strachu. Ponadto podekscytowane frytki wykonują tak zwany łasiczy taniec wojenny. Podskakują wtedy w tył i bok. W tej sytuacji ich futro jest nastroszone, a same wytwarzają niskie dźwięki, które przypominają nieco chichot. Takie zachowanie najbardziej wskazuje na zadowolenie i ekscytację. Kiedy frytki są niezadowolone, wtedy niestety syczą albo piszczą. Frytki wydają się bardzo cennymi zwierzętami futerkowymi dla człowieka. Często również wykorzystywane są w laboratoriach. Niegdyś w Europie hodowano je jako zwierzęta domowe, które równie dobrze jak teraz koty radziły sobie z tępieniem myszy. Frytki znane są również ze wspaniałego instynktu łowickiego, dlatego kiedyś w zamierzchłych czasach używano je podczas polowań na króliki. Długość ciała frytki mieści się od 29 do 45 cm, ogonek mniej więcej od 11 do 17 cm, a waga od pół nawet do 2 kg. Przy czym trzeba tutaj sobie zaznaczyć, samce są prawie dwa razy cięższe od samic. Tłuszcz ma budowę ciała bardzo charakterystyczną dla łasicowatych. Wydłużony giętki tłów, krótkie kończyny, długą szyję i małą głowę. Pysk jest krótki, oczy małe, uszy szeroko rozstawione, niewielkie i zaokrąglone, ogon dość krótki, puszysty. Lśniąca sierść na grzbiecie i bokach ma zabarwienie ciemno-brunatne z prześwitującymi żółtymi włosami wełnistymi. Spód ciała, kończyny i ogon są całkowicie czarne. Na głowie widać kontrastowe ubarwienie. Na czarno-brunatnym tle białe plamy, boki głów, koniec pyska i krawędzie uszu. Młode mają bardziej ciało szarawe. Oczywiście występuje wiele różnych wersji kolorystycznych. Mowa tutaj oczywiście o umaszczeniu, czyli barwie. Spowodowane jest to wszystko zawartością pigmentu, które niektóre gatunki frytek, czyli łasicowatych, posiadają. Tłuszcz zwyczajny zasiedla całą Europę z wyjątkiem Irlandii, północnej części Skandynawii i Półwyspu Bałkańskiego oraz fragmentu zachodniej Azji. Został także introdukowany w Nowej Zelandii. W Polsce jest popularny w całym naszym kraju. Okres godowy frytek ma miejsce na przełomie marca i kwietnia. Młode rodzą się po około 6 tygodniach w kulistym gnieździe zbudowanym z resztek trawy, gałęzi i skórek innych gryzoni. I tu oczywiście mowa o rozrodzie w warunkach naturalnych. Natomiast jeżeli przetrzymujecie frytki w waszych domach, no to wtedy ich gniazda będą zbudowane z poszarpanych przez nie resztek ubrań, ewentualnie jakichś szmatek, które im dostarczycie. Rodzi się mniej więcej od 6 do 12 takich maluchów, najczęściej od 4 do 6. Otwierają one oczy w 5 tygodniu życia, a po około 2 miesiącach przestają ssać mleko i zaczynają towarzyszyć matce na polowaniach. Kiedy mają mniej więcej 5-6 miesięcy, dorastają rozmiarów dorosłych osobników i usamodzielniają się. W okresie mniej więcej 1 roku uzyskują dojrzałość płciową. No i na wolności żyją około 6 lat. Frytka potrzebuje również ogromnej, a w zasadzie wysokiej klatki. Minimalne wymiary to 80 na 60 na 80 cm. Przy czym trzeba zaznaczyć, że im większa, tym lepiej i tym bardziej komfortowo nasza frytka będzie się w niej czuła. Warto, aby klatka miała porobione jednak pięterka, czyli coś na wzór takiego mieszkanka z półkami, ponieważ frytka będzie mogła swobodnie wtedy po nich sobie skakać. Jako ściółkę do klatki możemy stosować na przykład drewniany żwirek. Warto tutaj wspomnieć również o tym, żeby wasza klatka miała dobre zabezpieczenie, bo frytki są na tyle inteligentnymi stworzonkami, że potrafią taką klatkę samemu otworzyć. No a potem w domu różne zakamarki, szczeliny, no i to co mówiłem wcześniej, niestety gdzieś taka frytka może zrobić sobie krzywdę. Warto, żeby w klatce również były wszelkiego rodzaju szmaty, koszulki, polary,
bardzo lubią te stworzonka się w nich zakopywać. Jeżeli macie swoją jakąś starą, znoszoną koszulkę, warto taką koszulkę włożyć fretce do klatki. Będzie ona wtedy mogła sobie niuchać zapach swojego właściciela i jeszcze bardziej się przyzwyczai. Oczywiście nie może zabraknąć omówienia żywienia, tylko tutaj zaczynają się już większe kłopoty. Ile fretek, tyle różnych możliwości żywieniowych i ilu właścicieli, tyle różnych sposobności. Również wielu weterynarzy podaje tak naprawdę różne dane co do odżywiania tych wspaniałych zwierzątek. Podstawowym pokarmem tchórza są drobne gryzonie, ale żywi się również królikami, młodymi zającami, ptakami oraz ich jajami. Żaby, ryby, jaszczurki, węże, czasem ślimaki, a nawet owady. Niekiedy zakrada się również do kurników. Nie gardzi również padliną. W czasie zimowych łowów nurkuje pod śniegiem. Zgodnie z normami żywieniowymi opracowanymi przez amerykański Urząd Żywienia Zwierząt, zapotrzebowanie takich zwierząt jak psy i koty na węglowodany jest całkowicie zerowe. Jak wiemy od samego początku, że fretka jest drapieżnikiem mięsożernym, no to właśnie takim pokarmem powinna być karmiona. Przedstawię Wam kilka propozycji, czym możemy karmić fretkę, przy czym załóżmy sobie, że mięso, mówimy tutaj oczywiście mięso wraz z kością. Fretka powinna jeść przede wszystkim gryzonie, czyli myszy albo szczury. Mowa tutaj oczywiście o oseskach. Może jeść również płazy, czyli żaby i ropuchy. Nie gardzi także piżmakami, żmijami, rakami, ptakami, królikami, rybami i owadami. Biorąc pod uwagę wszystko co powyższe, wiemy już, że podstawą żywieniową fretki jest świeże, surowe mięso wraz z kośćmi oraz woda. Nikt nie poda wam oczywiście diety cud, ale mamy tutaj do dyspozycji wiele możliwości manewrowych. Musicie po prostu sobie eksperymentować, co wasza fretka lubi najbardziej i bacznie obserwować jej stan zdrowia. Moi drodzy, na dzisiaj to by były wszystkie informacje odnośnie fretek. Jeżeli materiał wam się podobał i zostanie przez Was praktycznie użyty do hodowli Waszych zwierząt, koniecznie zostawcie pod tym materiałem łapkę, czyli lajka. Koniecznie również zostawcie subskrypcję. Po bokach macie również dwa inne materiały o zwierzętach, do których Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, trzymajcie się, piona i cześć!